Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na gali 21. plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu brzozowskiego. Paweł Baran, pochodzący z Izdebek, dziennikarz TVP Sport, prowadził 21. galę na najlepszego sportowca powiatu brzozowskiego roku 2020. W roli konfenansjera redaktor co prawda debiutował, ale z wyzwaniem poradził sobie znakomicie. Zapraszam na rozmowę z dziennikarzem. Dodajmy jeszcze, że absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Brzozowie, przeprowadzoną tuż po zakończeniu gali, połączonej z uroczystymi obchodami jubileuszu 20-lecia plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego, organizowanego od roku 2001. Paweł, Ciebie można na co dzień oglądać w TVP Sport. Obsługujesz takie dyscypliny jak skoki narciarskie czy Formuła 1. Dzisiaj wystąpiłeś w roli konfenansjera na swoim terenie w powiecie brzozowskim. Na początek powiedzmy, łatwiej być reporterem i stać po stronie kamery z mikrofonem, czy tak jak dzisiaj przed publicznością, no trochę szerszą. I to jest dość trudne. Jeżeli chodzi o bycie reporterem, no to zdarza się, że rozmowy przeprowadzamy wtedy, jak zawodnik wygra, ale i wtedy, kiedy zawodnik przegra, więc czasem te rozmowy są nieco trudniejsze i mniej przyjemne. Jeżeli chodzi o prowadzenie gali, no to był pierwszy raz w życiu, kiedy miałem okazję coś takiego zrobić, więc było to zupełnie nowe, inne doświadczenie, ale dzięki Markowi Szerszyniowi wszystko było przygotowane, że tak powiem, na tip-top. Wiedziałem, kto jest gościem, kto trzyma nagrodę. Wszystko było świetnie rozpisane, także Markowi dziękuję, bo dzięki niemu prowadzenie tej gali było po prostu łatwe i przyjemne. Byliśmy na gali sportowej. Ty kiedyś próbowałeś swoich sił w jakiejś dyscyplinie sportowej, czy właśnie, żeby związać się ze sportem, zostałeś dziennikarzem sportowym? No, żeby związać się ze sportem, tym dziennikarzem zostałem, bo niestety zawsze jakieś problemy zdrowotne były, czy to wzrok, czy coś innego, głównie wzrok. Głównie wzrok był tą przeszkodą, która uniemożliwiała mi bycie, czy to skoczkiem narciarskim, którym musiałem być ze dziecka, czy to piłkarzem, czy kimkolwiek innym, dlatego uznałem, że chcę pracować przy sporcie. Kiedyś myślałem jeszcze o psychologii sportu, ale będąc tutaj w liceum w Brzozowie pomyślałem sobie, no skoro tak dużo gadam, skoro lubię to robić, no to dlaczego nie spróbować sił w dziennikarstwie, bo być może będzie to ta droga, która będzie tą właściwą, jak się okazuje z perspektywy czasu, tą właściwą była. Ty jesteś na co dzień, jak powiedzieliśmy, w TVP Sport, czyli w tym sporcie dużym, ogólnopolskim, ogólnoświatowym. Dzisiaj, będąc tutaj w powiecie brzozowskim i słysząc sukcesy naszych sportowców, można też być pod wrażeniem? Oczywiście, że tak, bo jak spojrzymy sobie na to, gdzie nasi tutaj krajami występują, to naprawdę serce się raduje. Mamy Krakowie ze względu na Sylwestra Lusiusza, mamy Zaksę i Kędzierzyn-Koźle, czyli zwycięzcy Ligi Mistrzów ze względu na Norberta Hubera. Tak po prostu rzuciłem dwa pierwsze nazwiska. Tych nazwisk jest oczywiście więcej, ale sam fakt, że mamy przedstawiciela w ekstraklasie piłkarskiej, mamy przedstawiciela w pierwszej lidze siatkówki, to cieszy i buduje i pozwala też myśleć, że to, że pochodzimy z mniejszej miejscowości, nie sprawia, że dostanie się do tego topu jest niemożliwe. No właśnie, to poruszyłeś bardzo ważną sprawę, ponieważ warto rzeczywiście z determinacją trenować w mniejszych klubach, w mniejszych miejscowościach, a później można zbierać tego profity no, w takich dyscyplinach jak siatkówka i piłka nożna, czyli w Polsce najpopularniejszych. Chciałem Cię zapytać, jakie te Twoje plany są najbliższe, no bo Ty też wystąpiłeś tutaj trochę no, w roli gwiazdy. Jakie masz plany? A jeszcze powiedz wcześniej, bo jesteś świeżo po igrzyskach w Japonii. Jeżeli chodzi o plan, no to teraz taka chwila odpoczynku, bo ten ostatni czas był naprawdę gorący. Było Euro, były igrzyska olimpijskie, teraz mieliśmy igrzyska paraolimpijskie, więc tej pracy było dużo. Teraz chwila takiego odpoczynku, no a później zaczyna się sezon skoków narciarskich, więc mam nadzieję, że tutaj tej pracy troszkę będzie. A jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie w Tokio, no to wydarzenie no największe, jeżeli chodzi o sport, największa impreza sportowa na świecie obok mundialu. Dość specyficzna, dość dziwna, bo te obostrzenia były naprawdę restrykcyjne, ale cieszę to, że w ogóle te igrzyska rozegrano. Z tego względu, że jak spojrzymy sobie na polskich sportowców, którzy trenowali, nie tylko polskich, ale innych trenowali latami, żeby się do tej imprezy przygotować, no to bardzo dobrze, że tę imprezę udało się zorganizować. Impreza trudna na wielu płaszczyznach organizacyjnej, sportowcy też łatwo nie mieli, ale właśnie cieszę to, że te igrzyska zostały rozegrane, że miałem wielki zaszczyt i przyjemność się tam pojawić, bo każdy sportowiec mówi, że najważniejszą imprezą są igrzyska. I dla dziennikarza sportowego te igrzyska olimpijskie również są najważniejszą imprezą, więc cieszę się, że udało się tam być, zobaczyć z bliska nawet medal Tadeusza Michalika, więc to bardzo cieszy, że
że byłem tego świadkiem. No właśnie, dotknęliśmy kolejnej ważnej sprawy, no ponieważ jeżeli duży kanał telewizyjny deleguje dziennikarza na Igrzyska Olimpijskie, na największą imprezę sportową świata, no to ten dziennikarz musi już coś prezentować. Ty jesteś też takim przykładem, że nie tylko w sporcie, ale w różnych innych dziedzinach, no ty akurat w dziennikarstwie, wywodząc się z małej miejscowości, również można dojść na sam szczyt. Ja uważam, że najważniejsza jest praktyka, bo jeżeli się czegoś nauczymy, nieważne gdzie, to później owocuje i procentuje. Ja na przykład, będąc na studiach w Krakowie, założyłem taki mały twór, nazywał się Sportstacja. Tam nie śledziło tego zbyt wiele osób, bo na Facebooku chyba największą liczbą polubień mieliśmy 2000, więc to był dość mały kanał, ale dzięki temu, że ja to prowadziłem, że ja w tym pracowałem, poznałem zasady działania kamery, obycie przed kamerą, programy do montażu i wiele, wiele innych umiejętności, które później, kiedy przyszedłem już do TVP Sport, zaowocowały. Więc jeżeli ktoś nawet jest z małej miejscowości, po prostu niech robi to, co lubi, a to prędzej czy później przyniesie efekt. Tylko trzeba to robić, a mniej o tym mówić, bo jeżeli będziemy to robili, będzie ta praktyka, no to ona później na pewno w mniejszym lub większym stopniu zaowocuje. No i wydaje mi się, że, znaczy jestem przekonany, że jest to zawód pasja. Zawód pasja, bo można być świadkiem ważnych wydarzeń sportowych. Widziałem z bliska triumf Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni. Widziałem triumfy polskich zawodników na różnych skoczniach. Nie tylko też Polski, ale i załóżmy świata, bo miałem okazję zobaczyć też rekord Klemensa Murańki na Milekowszance w Willingen. Widziałem z bliska medal Tadeusza Michalika. To też jest wielki zaszczyt, że będąc człowiekiem sportu, będąc dziennikarzem, można rozwijać swoją pasję, wykonywać swoją pracę, ale też mieć z tego ogromną przyjemność. I to jest też właśnie najważniejsze, że ja kiedy idę do pracy, to ja nie myślę sobie, o Boże, muszę wstać, muszę iść, znowu czeka mnie trudny dzień, tylko myślę sobie, dzisiaj będzie na pewno coś fajnego, kiedy załóżmy jestem na jakiejś imprezie sportowej, cieszę się, że są zawody, że mogę w tym uczestniczyć. Nie jestem smutny, ja się dużo śmieję, bardzo mnie to cieszy, że jestem tam, gdzie jestem, bo naprawdę, jak sobie spojrzę parę lat wstecz, jak o tym myślałem, że fajnie by było kiedyś być, nie wiem, w Polsacie, w TVP Sport, czy w innym kanale sportowym, to wydawało się takie nierealne. Jak już to się wydarzyło, to naprawdę się cieszę każdą chwilą, bo życie jest krótkie, czasem coś się może wydarzyć, nie daj Boże, złego, więc czerpię z tego dziennikarstwa sportowego tyle, ile tylko mogę. Zakończmy tę naszą rozmowę takim wspólnym wątkiem jednocześnie dzisiejszej gali i olimpiady, bo mieliśmy dzisiaj gościa honorowego, wyjątkowego, pochodzącego z Chumlisk, trenera ucznictwa, który był na dwóch igrzyskach olimpijskich w roli trenera w Monachium 72 i w Moskwie 80. Natomiast inna gwiazda z naszego regionu, Norbert Huber, był bardzo bliski wyjazdu na igrzyska w Tokio z siatkarzami. Także to tak spina ten wątek olimpijski, wątek sukcesów i tego naszego dzisiejszego spotkania na gali podsumowującej 20 lat plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego. Spina i szkoda, że Norbert był jednym z tych dwóch, którzy niestety się w tej kadrze nie znaleźli, ale ja mam nadzieję, bo też z Norbertem czasem piszę, wymieniamy się wiadomościami, to jest, co widzimy nawet w mediach społecznościowych, człowiek o ogromnej pewności siebie, że ten Paryż, który jest już za 3 lata, to jest ten czas, kiedy on nabierze doświadczenia, nabierze jeszcze większych umiejętności, mimo że są ogromne, i że już za 3 lata będziemy mogli oglądać kolejnego olimpijczyka z terenu powiatu brzozowskiego w akcji. No w co gorąco wierzymy. Życzymy oczywiście Norbertowi udziału w Paryżu i sukcesów klubowych, natomiast Tobie życzymy, żebyś jak najdłużej i jak najwięcej tej radości z dziennikarstwa czerpał, no i żebyśmy się spotykali, no jednostronnie, ale mimo wszystko na tym małym ekranie jak najczęściej. Panie Sebastianie, panie Stanisławie, tutaj za kamerą, który stoi, pięknie dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam, żeby zdrowie dopisywały, żeby przy takich okolicznościach i wydarzeniach spotykać się po prostu częściej, żeby pandemia nam niczego nie zablokowała.